Szaleńcy robią się coraz mądrzejsi, powiedziała Elis. Wie pan o tym, panie Hand? Hand prychnął. Wędrują gromadami i już się nie zabijają. Nie wiem, czy to czyni ich mądrzejszymi, czy nie, jednak wiem, że wciąż zabijają nas. Widocznie zauważył powątpiewającą minę kleja, ponieważ uśmiechnął się. Światło latarki zmieniło uśmiech w nieprzyjemny grymas. Dziś rano. Widziałem, jak złapali kobietę, kontynuował. Widziałem to na własne oczy, rozumiecie? klejski skinął głową, rozumiemy. Myślę, że wiem, dlaczego była na ulicy. To było w Topsfield, jakieś 10 mil na wschód stąd. Siedziałem z moimi ludźmi w motelu. Ona przechodziła obok. Właściwie nie przechodziła, śpieszyła się, prawie biegła. Oglądała się za siebie, zobaczyłem ją, ponieważ nie mogłem zasnąć. Potrząsnął głową. Cholernie trudno przywyknąć do sypiania w dzień. Klej już chciał powiedzieć Hantowi, że oni się przyzwyczaili, ale się powstrzymał. Zauważył, że Alice znów ściska swój talizman. Nie chciał, żeby tego słuchał, ale wiedział, że w żaden sposób nie zdoła temu zapobiec. Częściowo dlatego, że była to informacja istotna dla przetrwania i w przeciwieństwie do wieści o granicy New Hampshire był przekonany, że prawdziwa. A częściowo dlatego, że przez jakiś czas świat miał być pełen takich opowieści. Jeśli wysłuchają ich odpowiednio dużo, może zaczną się one układać w jakąś sensowną całość. Pewnie szukała jakiegoś lepszego miejsca na nocleg, wiecie. Nic poza tym, zobaczyła motel i pomyślała hej, pokój z łóżkiem tuż przy stacji Eksan. Zaledwie przecznicę dalej. Jednak zanim przeszła pół drogi, z za rogu wyszła banda świrów. Szli, a wiecie jak oni chodzą. Roską chęt zrobił dwa kroki, sztywno wyprostowany, jako łowiany żołnierzyk, machając torbą gazeciarza. Telefoniczni szaleńcy tak nie chodzili, ale wszyscy troje wiedzieli, co chce im powiedzieć, i kiwnęli głowami. A ona oparł się plecami o przewróconego pikapa i otarł twarz. Właśnie to chcę Wam wyjaśnić, rozumiecie? Dlatego nie możecie dać się złapać, nabrać na to, że oni robią się normalni, ponieważ od czasu do czasu któryś z nich przypadkiem naciśnie właściwy przycisk radiomagnetofonu i włączy odtwarzać CD. Widział Pan to? Zapytał Tom. Słyszał Pan? Tak, dwa razy. Ten drugi facet, którego widziałem, szedł, tak mocno kołysząc tym sprzętem że dźwięk rwał się jak diabli, ale zestaw grał. Zatem oni lubią muzykę i może odzyskali kilka klepek, ale właśnie dlatego powinniście uważać, no nie? A co się stało z tą kobietą? zapytała Elistą, którą złapali. Próbowała zachowywać się tak jak jedna z nich odparł Hand. i stojąc w oknie mojego pokoju pomyślałem sobie tak, zrób to dziewczyno może ci się uda, jeśli będziesz udawała przez chwilę, a potem wskoczysz do jakiegoś budynku, bo oni nie lubią wchodzić do budynków, zauważyliście to? Clayton i Alice przecząco pokręcili głowami. Mężczyzna pokiwał swoją. Mogą wchodzić, widziałem jak to robią, ale nie lubią tego. Jak ją rozpoznali? zapytała ponownie Alice. Nie wiem, wyczuli po zapachu albo czymś innym. A może zajrzeli w jej myśli, podsunął Tom. Albo nie mogli mnie zajrzeć, powiedziała Alice. Nie mam pojęcia, rzekł Hand, ale wiem, że zabili ją na miejscu. Dosłownie rozszarpali ją na kawałki. Kiedy to się stało? spytał Clay. Zauważył, że Alice schwieje się i objął ją ramieniem. O dziewiątej rano, w Topsfield. Tak więc, jeśli zobaczycie bandę tych świrów idących po Yellow road z radiomagnetofonem grającym Why Can't We Be Friends, spojrzał na nich ponuro, w świetle umocowanych przy skroniach latarek. Nie biegłbym do nich wołając Kemosabe, to wszystko. A po chwili dorzucił. I nie szedłbym na północ. Nawet jeśli nie zastrzelą was na granicy, to strata czasu. Jednak po krótkiej naradzie na skraju parkingu IGA mimo wszystko ruszyli na północ. Zatrzymali się niedaleko North Endeavour, stając na kładce dla pieszych nad drogą numer 495. Chmury znów gęstniały, ale księżyc przedzierał się przez nie na tyle, by ukazać sześć pasm zapchanych z nieruchomiałymi pojazdami. W pobliżu kładki, na której stali, na pasach wiodących na południe wywrócona szesnastokołowa ciężarówka leżała, jak martwy słoń. Wokół niej porozstawiano pomarańczowe słupki na znak, że ktoś przyjął choć symboliczną odpowiedzialność za ten bałagan a obok stały dwa porzucone radiowozy, jeden przewrócony na bok. Tylna połowa ciężarówki się spaliła. Nie było widać ciał, przynajmniej w tym niepewnym księżycowym świetle. Kilka osób wlokło się na zachód po trawniku oddzielającym przeciwne pasy, ale nawet tamtędy trudno było przejść. Ten widok jakby urealniał to wszystko, no nie? powiedział Tom. Nie, odparła Elis. Jej głos brzmiał obojętnie. Dla mnie to wygląda jak efekty specjalne jakiegoś superfilmu. Kup kubełek popcornu i kole, a potem oglądaj koniec świata. Jak to nazywają? Grafika komputerowa, CGI, niebieska skrzynka, jakoś tak. Podniosła but, trzymając go za sznurowadło. Tylko tego mi trzeba, bym wiedziała, że to wszystko dzieje się naprawdę. Czegoś tak małego, żeby zmieściło się w dłoni. No już, chodźmy. Na autostradzie numer 28 stało mnóstwo porzuconych pojazdów, ale w porównaniu z 495 było zupełnie luźno, i o czwartej zbliżali się do Metwen, rodzinnego miasteczka pana Hanta od dwóch latarek. Na tyle uwierzyli w jego opowieść, że poszukali schronienia na długo przed wschodem słońca. Wybrali motel przy skrzyżowaniu 28 i 110. Przed motelem stało kilkanaście zaparkowanych samochodów, lecz klej wyczuwał, że zostały tu porzucone, a żeby inaczej. Obiema tymi drogami można się było poruszać, ale wyłącznie pieszo. Clay i Tom stanęli na skraju parkingu, machając trzymanymi nad głowami latarkami. Jesteśmy w porządku, zawołał Tom. Normalni, wchodzimy. Zaczekali. Nie otrzymali żadnej odpowiedzi z budynku, który, jak głosił szyld, był zajazdem Sweet Valley z podgrzewanym basenem HBO i zniżkami dla grup. – Chodźcie – poganiała Elis. – Bolą mnie nogi i wkrótce będzie jasno, no nie? – Spójrzcie na to – powiedział Klej, Podniósł płytę kompaktową z motelowego automatu i poświecił na nią latarką. – Love songs Michaela Boltona. – A mówiłeś, że stają się mądrzejsi – powiedział Tom. – Nie sądź zbyt pochopnie – odparł Klej, gdy ruszyli w kierunku pokojów – Przecież ten ktoś ją wyrzucił, prawda? Raczej upuścił, mruknął Tom. Alice poświeciła latarką na okładkę kompaktu. Co to za facet? Kochanie, odparł Tom, nie chcesz tego wiedzieć. Wziął od niej płytę i cisnął przez ramię. Wyważyli drzwi trzech sąsiednich pokoi. Jak najdelikatniej, żeby po wejściu do środka móc je zaryglować. I na miękkich łóżkach przespali większość dnia. Nikt im nie przeszkadzał, choć wieczorem Ali stwierdziła, że raz słyszała dochodzącą z oddali muzykę, przyznała jednak, że to mogło być częścią snu.